Czekajcie, złapiemy go. O, dawaj, dawaj, zdążę. Uwaga, film może zawierać sceny niebezpieczne i nie zachęcam do naśladowania ich. Pamiętaj, że kiedy grzebiesz w krzakach w egzotycznym kraju, robisz to na własną odpowiedzialność. Siema, jesteśmy w Wietnamie, ziomy. Ja muszę się, że tak powiem, wkręcić w klimat specjala, więc musicie mi dać chwilę. No ale tak, odpocząłem po podróży i w zasadzie to no, jestem gotowy na szukanie robaków. Właśnie sobie zamówiłem kawkę, która jest, słuchajcie, no nie ma co gadać, jest po prostu genialna. Uwielbiam te kawy. Zobaczcie, to mają taki świetny zaparzacz. Ona ma w ogóle mega, mega czekoladowy posmak. To jest związane z wypalaniem jej. I dodatkowo oni tam mają takie mega skondensowane mleko w środku. I uwielbiam tą kawę, serio. Bardzo za nią tęskniłem. No i słuchajcie, plan na dzisiaj jest taki. Ja jestem tutaj i mam godzinkę drogi do Pineski, którą sobie w Polsce ustawiłem. Patrzcie, jaka tu jest genialna dróżka, która odchodzi nie wiadomo skąd. Jak coś, to są wszystko wzgórza. Bardzo górzysty teren. No i tutaj ta ścieżka się kończy w zieleni i bardzo chcę tu podjechać, jak nie tu, no to gdziekolwiek indziej. No i zaczynamy, słuchajcie, przeszukiwania Wietnamu Północnego. Moim takim małym marzeniem jest znalezienie i sfotografowanie w naturze jakiegoś ornitoktoninę, na przykład honseja, a może kto wie, odkryjemy jakiegoś nowego ornitoktoninę. Ja tego nie wiem, słuchajcie, no po prostu trzeba szukać. W takich krajach nie powinno się ufać lodom, takim jak ja tu dostałem, z tym, że wiecie co, mój żołądek jest jakiś dziwny, bo on po prostu nie ma problemów z takimi rzeczami, więc generalnie ja mogę. Ale jak wy byście chcieli, to na własną odpowiedzialność, serio. Bo można się przejechać i potem parę dni leżeć z bakteriami w brzuchu. Aha, no i żeby była jasność, słuchajcie, ja nie śpię tu, bo mnie nie zdać na takie rzeczy. Ja mam nocleg za 25 zł, kawa w przeliczeniu kosztowała 6 zł. No więc można to zrobić połowę taniej, ale jesteśmy w trochę luksusowym miejscu. Dobra, koniec gadania, bierzemy GoPro i jedziemy w krzaki. Dobra, ziomy, idziemy do maszyny, puszczamy traskę. To jest mój sprzęt. Znaczy nie jest mój, jest wypożyczony. No w każdym razie, w ogóle patrzcie, pierwszy raz w życiu widzę coś takiego, a całe życie tego potrzebowałem, bez jaj. Ja chyba sobie ten uchwycik na telefon po prostu kupię, żeby go mieć zawsze. No dobra, i moi drodzy, chodzi o to, że te pierwsze odcinki mogą być takie niedopracowane technicznie, bo ja muszę się po prostu wczuć w ten klimat, rozumiecie? Mam tutaj strasznie dużo różnych sprzętów. GoPro na przykład, zobaczymy w lusterku mnie, czy nie? Widzicie? O! No GoPro jest przyczepione po prostu do plecaka, także miejmy nadzieję, że jest git. Widzicie dobrze, czy nie? Ja w ogóle jestem, słuchajcie, na półautomacie. Śmieszny motocykl, bo nie ma sprzęgła, a są biegi. No, także dość zabawna sprawa. Dobra, jedziemy. Zgas mi. Dobra, jedziemy. Cóż pozostaje? Trzeba cisnąć. Tylko nie wiem, w którą stronę. No, czekajcie, ubiorę sobie okularki. Najwyżej się nawrócimy, nie? Dobra, nawracamy. Kurde, nie zdążyłem go wyprzedzić. O, zaczyna się dobrze. Ło, ziomy, muszę się nawrócić, bo tam jest taka wyrwana dziura w skale, muszę tam wejść, czekajcie. O men, co oni tam zrobili? Ło. Po pierwsze, to strome jak cholera, ale patrzcie na to! O kurde, idziemy tam. Tylko sobie wezmę telefon, wyłączę maszynę. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, jak dźwięk z GoPro, bo martwię się, że będzie słabo i wam będzie się niewygodnie to oglądać. No jak ta ściana, słuchajcie, jakiś ptasznik może tu żyć? Jaka? O man, to jest taki śliski, lepki glut. Dobra, tam się nie wspinam. Wracamy do maszyny i ciśniemy. Jeszcze pół godziny, połowa drogi.
Ej, mam problem, słuchajcie, bo mam strasznie mało paliwa, a przed chwilą miałem jeszcze pół baku, także nie wiem, co tu się dzieje. No w każdym razie kupię sobie Red Bullka na zapas, jak już jest cywilizacja. Hello, Red Bull? O. Mhm. O, that's okay. That's great, thank you very much. Bye. No to jest śmiesznie, słuchajcie, bo oni mają, zobaczcie, ja tu dostałem 1000, a 1000 to jest 19 groszy, więc oni tutaj w ogóle omijają całkowicie zera. No ja zapłaciłem 24 tysiące za dwa Red Bullki, a pani mi napisała na kalkulatorze 24, a 24 tysiące, to dajcie mi policzyć, 1000 to jest 2 złote, no to czyli po 2,50 za puchę, spoko, ciśniemy dalej. Dobra, misja, trzeba znaleźć stację, bo tu zdechniemy. Gazolin? Benzin? One more. That's okay. Dobra, słuchajcie, i teraz trzeba się dogadać, ile płacimy. Mam nadzieję, że mamy jakieś w miarę niegrube pieniądze. Okay. But this is... okay. Thank you. Dobra, słuchajcie, 5 dych. Bardzo niedużo. No, ziomy, mamy wachę, kurwa, nie zginę, teraz to mogę. Ale dziura, ziomy, jaka dziura. Patrzcie na to. Co tu się odwaliło, halo? A, ślepa, myślałem, że to jakiś potwór gigant wykopał tą dziurę. O, pająki. O, dobra, tu wam pokażę hippasę. Ło, a ta też jest wielka. Tylko, że skubane się strasznie szybko chowają. Ale może ją wywabimy jakimś źdźbełkiem. Dajże coś. Panie Kubo, pójdziesz do nas tutaj? Takie są skubańce ładne. O, jedzie locals. I'm taking photos of spiders. You know, did you see maybe big spider? Ciekawostek, moi drodzy, hippasa należą do rodziny Lycosidae. Foto? Yeah. Yeah, come on. One, two, three. High five. Yeah. Have a good day. O, jest. Damy radę jeszcze bliżej? No ale piękne hippasy. Pierwszy raz w życiu je widziałem właśnie tu w Wietnamie. Ale ich jest w cholerę w całej Azji Południowo-Wschodniej. Dobra, możemy stąd iść. Ale nie jest dobrze, słuchajcie. To wszystko są plantacje. Plantacja to zabójca dobrej zabawy. Cholera, jak jest fajnie samemu. Nie muszę mówić wtedy, kiedy sytuacja tego nie wymaga. Mogę sobie siedzieć sam ze swoimi myślami. Dojechaliśmy. Tylko gdzie my dojechaliśmy? Nie wiem, ale słuchajcie. No więc tam, w rzece, znalazłem tak genialnego pająka, tylko że jeszcze nie wiem nawet, jak on wygląda, bo bałem się do niego podejść, żeby go nie wystraszyć, ale słuchajcie, to na pewno jest jakiś związany ze środowiskiem wodnym pająk, który siedzi na liściu, na wodzie i ma około 6 cm w rozstawie. No więc tak, już wam pokazuję. To jest jego biotop, no czyli taki w zasadzie strumyczek, nie wiem, jak to nazwać, strumyczek. Tu jest w miarę czysto, natomiast po tej stronie, no strumyczek jest taki, bym powiedział, grząski. Więc akurat tutaj się to wszystko, jak to się mówi, filtruje. No i dobra. Najpierw z GoPro wam pokażę, o co chodzi. Ten liść. Ten tutaj. Nie. Nie. Proszę nie. Kurde, ruszyłem patykiem i wiecie, gdzie się schował? Nie uwierzycie. On się schował pod liść, pod wodę. Kurde, nie wierzę. Zaraz liść odpłynie mi z pająkiem. O nie. Liść odpływa z pająkiem. Nie, proszę. Nie, niech to nie będzie prawda. On ucieka, ty, dobra, ja go łapię. O kurwa. Czekajcie, złapiemy go. O, dawaj, dawaj, zdążę. Nie wziąłem pensety, słuchajcie, oczywiście. W sensie jest, tylko że w głównej torbie. Nie ma go. Nie, dlaczego? To co, chcesz mi powiedzieć, że on siedzi tam pod wodą? A niech to szlak. Tamtego nie ma, ale znalazłem drugiego, jest malutki. Dobra, czy jesteście gotowi? No to łapcie go. Wow. Niestety nie zobaczymy tutaj jego oczu, no bo tu jest woda, więc nie ma jak.
Natomiast, o kurde, siedzi tak samo jak tamten, tylko że tamten siedział po prostu na liściu na wodzie. O niech go, dobra, wchodzimy bliżej. No zjawiskowy, o kurde, ej ja, a tu jest drugi. Patrzcie. Jaki piękny odwłoczek i ta obwódka na karapaksie, jasny gwint. No ale dobra, słuchajcie, bo ten, no nie wiem ile on ma. Nie chcę tutaj, wiecie, pokazywać palcem. No ale dobra, pokażę raz, dwa, trzy. No z 4 cm w rozstawie. Tamten miał z 8. Dwa razy większy był. No ale dobra, znaleźliśmy jednego. Jest drugi dosłownie tuż obok. W takim razie może jeszcze się uda znaleźć tego bydlaka. No to zobaczmy, jak one sobie radzą w wodzie. Będziesz chciał w ogóle zejść na wodę? O, ty szybki. Ty! Ło, nie ma go, zniknął. No dobra, ziomy, idziemy dalej. I może ten bydlak tu wróci. Jak tu wróci, to wtedy go nagramy. A tu jest jeden. O, a tu w ogóle jest wylinka. Kurde, słuchajcie, to jest normalnie nisza habitatu tych pająków. Dajcie w ogóle znać, proszę, jak wam się podoba ten kadr, który teraz widzicie. O, piesek tam jest. Grzebiemy. W ogóle słuchajcie, teraz specjale będą trochę inne niż zazwyczaj były, bo zazwyczaj to wyglądało tak, że ja znajdywałem zwierzę, nagrywałem je i lecieliśmy dalej do momentu, kiedy nie znalazłem kolejnego zwierzęcia. I tak naprawdę to wy nie macie pojęcia, ile to potu, krwi i poświęcenia wymaga, żeby jakieś zwierzę znaleźć. W takim razie od dziś, kochani, sytuacja wygląda tak, że jak nic nie znajdę na odcinku, no to nie będzie zwierząt na odcinku, będą na kolejnym. Mam nadzieję, że będzie fajnie i że będziecie chcieli to oglądać. O ja, mamy Ofeocylię smaragdiny. Kurde, ale żem was dawno nie widział, mrówy. Co się wściekasz? No nic, otwórzmy se kamień. Jakieś nic. No, fajnie się robi, zielono. Zaraz dojdziemy chyba do góry. Mam taką nadzieję. Kurde, kończy nam się droga. Tam u góry słyszę, jak ścinają drzewa ludzie, bo spadają. Także chyba, słuchajcie, nie będę tam szedł, bo po pierwsze nie chce mi się z nimi dogadywać. No a po drugie, kurde, tu jest jałowo jak nie wiem. Może jeszcze w nocy jakieś heteropody. No ale co jest? Musimy się cofnąć, bracia i siostry. No co, no zobaczcie. To nie jest to. Kurde. No nic. Spoko. To tylko godzina jazdy. I tak się zastanawiam, bo tam jest chłop z piłą. Tam też były chłopy z piłami. No i tak sobie myślę, czy oni nie mają tych drzew jako drewno, nie? Jako surowiec. A nie, żeby coś z tych drzew pozyskać. Tak coś czuję. Bo wszędzie co chwilę widać zbocza, które są całkowicie wykarczowane, no nie? No więc tak, rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z plantacją drzew, one nazywają się Acacia mangium i tego typu lasów w Wietnamie, a tym bardziej północnym, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wynika to m.in. z faktu, że rząd wietnamski pozwolił lokalnej ludności sadzić drzewa w zamian za prawo do użytkowania ziemi. No a z racji, że pochodząca z Australii akacja rośnie bardzo szybko, bo nawet 4 metry rocznie, no to właśnie ten gatunek ludność miejscowa sobie upodobała, tym bardziej, że po zaledwie paru latach można wykonać z niej celulozę, a po kolejnych już deski na meble, które swoją drogą uchodzą za bardzo wytrzymałe. O, jest ten wielki, wrócił sobie, nie na listek, ale na kamieniu siedzi. 7 cm w rozstawie. Kurde, jaki jest wielki, ja nie mogę. Szkoda, słuchajcie, że dzieli nas 1,5 metra rzeczki, bo bym chętnie zobaczył na jego oczy. Ażbym mu, słuchajcie, coś rzucił do jedzenia, tylko że nic tu teraz nie biega, żadnych świerszczy ani nic. No ale on sobie pewnie czeka na jakąś albo rybkę, no albo nas zawieruszonego na tafli wody owada. No w każdym razie trzeba mu przyznać, że jest zjawiskowy na maksa. Ło, stromo! O kurde! Ło! Dobra, mamy to! Woo. Ej, oni wszyscy są, słuchajcie, tacy uśmiechnięci i mili, że aż normalnie to się w głowie nie mieści. Dobra, kolejna rzeczka. Podobają mi się te rzeczki tu. No je. O kurde, po rzece suchej jedziemy. Dobra, jest. Jeszcze trochę pociśnijmy, wiecie, żeby człowiek nie żałował, że nie był za rogiem. Dobra, ziomy, ja zarządzam przerwę na szluga w tych bambusach.
możemy sobie zajrzeć do lasu bambusowego. Czy coś tu będzie? Tak to wygląda, moi drodzy. Las bambusowy. Ostrożnie stawiaj kroki, Kuba. No już coś tu biega wszędzie. No i proszę bardzo. Ale bambo, kurde. No dobra, kamień jakiś. O, tam coś jest. O, patrzcie na tego. Przecież ten kamień, no to on do mnie woła. O kurde, jakie mikromrówy, ty. Wy ich nawet pewnie nie widzicie. Przecież one mają, no nie wiem, czy mają milimetr. Dobra, zostawiam je tutaj. O, ten jest fajny. Ale nic pod nim nie ma. No śmieszny lasek bambusowy, ale tu również jest jałuwa ziomy. Dobra, wracam w stronę domu. Półtorej godziny mapa pokazuje. Ale za dupie mówię wam. Kurde. No i dobra. Jest taka fantastyczna pogoda, słuchajcie. Dobra, wsiadam i jadę. Dobra ziomy, jest wieczór, dojechałem do domu, zjadłem kolację i wyszedłem na łowy nocne. Tylko kurde, tu jest, powiem wam, mało miejsca i dużo komarów, a ja mugę sobie kupię dopiero jutro w ciągu dnia. I trochę mnie to martwi tutaj. No ale póki żaden mnie nie ugryzł, to będę łaził, nie? Tylko że widzicie, bo tutaj totalnie nie ma jak, no nie ma jak wejść. A może? Nie, no nie mogę w to wejść, szanujmy się. Cholera, ale może, słuchajcie, będzie wejście zaraz, bo ja wam pokażę, o co chodzi. Jak tu sobie pójdziemy, to jest mój sprzęcik. Niech on sobie stoi. Nie widzielibyście tu węża? Ja bym widział. No ale póki co mamy pasikonika małego. No ale on to akurat wiecie. Ło, tam się da wejść. Dobra, idę. Ty, a ja się tak... O! Dobra, cholera. Dobra, dawaj, Kuba. O, jestem. Jestem, słuchajcie, na terytorium wroga. O, jest piękna heteropoda numer 1. A, dobra, już jej nie ma. Olejmy, zaraz może będzie fajniejsza. Ło, ale wyglądają grubo te drzewa. Jakbym, słuchajcie, teraz wszedł twarzą w pajęczynę, no to gacie obsrane. Bez dwóch zdań. Ziomy, bo wszedłem na samą górę. Trochę tu wieje, więc nie wiem, jak mnie będzie słychać. Mam do pokonania ostatnie, ostatnie krzaki. Tak blisko. Tylko, że cholera. Najgorsze są takie krzaki. Jak musicie całą nogę tu wsadzić. O, fuck. O, przeżyłem. Póki co. O, jest gigantyczny scynk, słuchajcie. No, przeogromny. Ale bydle, patrzcie, tu jest jego kawałek. O, jaki jest naprawdę duży. Tylko, że niestety scynki są tak pierońsko szybkie, że jak ja się ruszę, to on pewnie zniknie. No, ale spróbujmy. Patrzcie, tam jest. O, jaki wielki. No i nara. Już go nie ma. Ale tak jest ze scynkami, słuchajcie. Pierwsza heteropoda na wyjeździe. O, jak zniknęła bardzo. No i jej nie ma. Ej, znalazłem najpiękniej fioletowe jagody, jakie widziałem w życiu. Zobaczcie. No po prostu wyglądają jak owoc zakazany. Jaki fiolet. Dobra, znalazłem taką dość dużą heteropodę. Duży. Ale ja już nie przekładam rąk do heteropod. No ale my szukamy czegoś zjawiskowego, a nie heteropody Venatorii. Dobra, zaraz stąd wyjdę. Ej, tak się niekomfortowo czuję tutaj, że szok. Byłem kiedyś w podobnym klimacie na Komodo i też mi się niefajnie chodziło. O, jest. Tak, znalazłem wyjście. Wyjdę stąd. Ja normalnie stąd wyjdę zaraz. Patrzcie, to moje wyjście. Hello. Jest pan, nie będziemy gadać. Photos of spiders. Okej, I'm go home. Okej? Okej? Okej. Pani tu mieszka. Okej, i ja powinienem też iść tam. Dobra. Okej, to idę. Nie ma odej. Nie ma. Có biết tiếng Việt Nam không? Có.
Mm-hmm. Thank you. I mean, że pani ma czwórkę dzieci, tak? O, oh, and to są oni? Okej. Dwójkę? A, dwójkę synów. Okej. Có biết uống nước này không? But it's... Okay. Good, good. Twoja? Wow. Z tej góry? O. Foto? Okay? Good, thank you. Okay, so I'm going, okay? Thank you very much. Thank you. And sorry for this mountain. Sorry for it. It's good? Okay. Băng giờ. Băng giờ ở kia, đến đây. Aha. Lại vào đây chưa? Okay, czyli że pani chroni tego wzgórza. Lại vào đây chưa? Mhm. Lại vào nhà bà chưa? Mhm. Aha. Okay. Okay. Thank you. Bye. Ja nie zrozumiałem 9/10. O kurde, ale to było strasznie przyjemne. Kurde, ja nie mogę. Dobra, ziomy, dotarłem do domu po herbatce, która mnie chyba jeszcze trzyma. No i właśnie mamy pogawędkę wielokulturową z różnymi turystami i z właścicielem. Po prostu klimat, jaki mój host mi załatwił, to jest coś niesamowitego. I generalnie z miłą chęcią zostawiam wam tutaj link do noclegu. Tu jest mój pokój, słuchajcie, i kosztował 30 zł, więc naprawdę jest mega tanio. I co, siedzimy sobie, ja właśnie montuję, patrzcie. Co jest lepsze, to to, że cały czas ta rozmowa była nagrywana, no po prostu nie wierzę, ale farcik. With the colors. And it's always change. No kto to przyszedł do mnie? No kto to taki mały? Jeszcze słuchajcie, bo tutaj żona właściciela uwielbia pieski i tych piesków jest taka masa. W ogóle masakra, co się dowiedziałem. No bo wiecie, tutaj w Wietnamie jedzą psy. Natomiast takie jak ten tutaj, to takie nie są jedzone, oni ich nie lubią. Tamte w tle, nie wiem czy to widać, też nie są jedzone, natomiast jest tam taki jeden piesek, który nie jest wypuszczany na zewnątrz właśnie z tego względu, że jakiś sąsiad mógłby go po prostu normalnie złapać i zjeść. No tak jest. I dzisiaj jak jechałem, to widziałem na straganie po prostu upieczonego psa. To było naprawdę straszne przeżycie. Dobra, ziomy, nowy dzień. Powiem wam, że jakoś nie umiem się przestawić i strasznie ciężko mi się zasypia. Znowu zasnąłem tak, że już koguty piały, czyli to było jakoś po 5. No i chodzę taki niewyspany, ale nie wiem, mam nadzieję, że to jeszcze 2-3 dni tak, ale nigdy tak nie miałem. Zawsze wiecie, pierwsza noc była ciężka, a potem już było ok, a teraz coś mi się tutaj, no nie wiem, może też dlatego, że jestem sam i mam za dużo myśli w głowie. I wiecie, jak sobie zasypiam, to nie mogę się skupić na spaniu, bo cały czas myślę o tym, co będzie jutro, jak to ogarnę i tak dalej, no nie? Także tak mniej więcej to wygląda. Tutaj generalnie wszyscy mnie obserwują, ale to strasznie miłe. No i tak, słuchajcie, mam buły. Nie mogłem znaleźć takich bułek, które są tutaj, można powiedzieć, popularne, więc wziąłem coś w stylu kepsa. No tak czy siak, jedna kosztowała 4 zł, więc jakby tutaj jest spoko. Tymczasem dajcie mi zjeść, odpalam GoPro, no i jedziemy nad jezioro. Ej, śmieszna akcja w ogóle, bo tam, gdzie kupowałem te bułki, to chłopaczki paliły bonga z bambusa. No i się zapytali, czy nie chcę, no nie? Ja podziękowałem, no bo kurde, nie można walić bongala i jechać skuterem. No ale mam bekę, bo bongo było gratis do niej. Znowu mam przypał, bo wjechałem, no jak widzicie gdzie, i nie mam wachy. Kurde. W związku z tym nie mogę jechać tak na pełnej, bo wtedy motor pali połowę więcej. Liczę na to, że mi tu nie braknie tego paliwa, bo jest tak bez perspektyw. Ale z drugiej strony jak braknie,
No to i tak sobie poradzę jakoś, nie? No moi drodzy, nie ma co mówić. Robi się bardzo malowniczo. I co, ja mam tam wjechać? Nie mam benzyny. Mam zero. No dobra, wiecie, jak wjadę pod górę, to sobie poradzę, bo będzie można się z niej stoczyć. Skuter mi jeszcze nie zdechł, zajechałem na miejsce i zobaczcie, gdzie będę parkował. Ej, tak jeszcze nie parkowałem. Kurde, pogoda się spieprzyła, a ja chciałem jechać tą łodzią w zasadzie, żeby sobie polatać dronem wokół łodzi. No i chyba odpuszczam tą łódź, wiecie? Bo to jest ponad całodzienny mój budżet, więc odpuszczę łódź. No i idziemy po prostu szukać robaków. Przejdziemy się tutaj, no i zobaczymy, co to wyjdzie. Wiecie, fajnie, bo kurde, nie jest gorąco, chociaż tyle. No a my, pomyślałem, możemy sobie iść tam. No dobra, słuchajcie, doszliśmy do zaułku, w którym nie ma w zasadzie nic poza śmieciami. Kawał drogi tu jechałem i było to w zasadzie bez celu, aczkolwiek przyznaję, że kawę wypiłem w ładnym miejscu. O nie, no tu jest syf na maksa. Zawracamy, słuchajcie. Przepatrzyłem cały ten to zbocze, wzdłuż którego szedłem. Nie znalazłem żadnej nory, która by świadczyła o tym, że jakiś ptasznik tam jest. Trzeba się cofnąć. O, przechodzimy, ziomy. Przechodzimy. Jaka fajna trawka. O, patrzcie, jest ścieżka, można tam iść. Najlepiej, idziemy. Znalazłem jakiegoś link spidera, czyli oksypesa, podczas posiłku. Natomiast mało go widzimy, bo siedzi pod listkiem, to też nie będę go stresował. Żebyśmy zobaczyli, jaki jest. Myślę, że to początek. I w sumie w fajne miejsce dotarliśmy. No, to szukamy. A to serzej znalazł Kuba. Ej, no, ale powiem wam, że w tej dziurze tu już coś musi żyć. Patrzcie na nią. O kurde, ale ja się nie zbliżam do niej w ogóle. Tu są jeszcze te plastry miodu. No ciekawe, co tu się wydarzyło. Zobaczcie. Shit, jakie dziursko. Ej, no to już musiało zwierzę wykopać bez jaj. Ale tu widzę, że jakieś akcje były. Może jakieś zwierzę przeszkadzało im, nie wiem. O nie, patrzcie. Skończyła się droga. Kurde. Nie włamuje się tam. Ale przynajmniej wyszedłem i bardzo ładny widoczek jest. Sami zobaczcie. Tam jest w ogóle ta wyspa, na którą chciałem płynąć. W ogóle, kurde, dziwnie mi tak, bo zawsze wiecie, jak nagrywałem, to se tak szedłem i gadałem do GoPro, a teraz jakby GoPro jest moimi oczami. I nie wiem, czy wam się to będzie podobało, czy wam się to nie będzie podobało. Mi się chyba podoba. O! Mamy Lycoside z kokonem. Nie, to nie jest Lycoside, słuchajcie. Ale jest aksamitnie czarna, ja. Dobra, musimy jej odłożyć tą cegłę, bo się biedna stresuje. Jaki wielki kokon zrobiła sobie sama. Dobra, odkładam. Tylko tak, żeby jej nie zgnieść, to podłożę tutaj, słuchajcie, kamyczek i odłożę tak. O kurde, słuchajcie, są stare cegły. Chociaż jakąś jedną czy dwie. A, był też jakiś, ale uciekł. Ło! O kurde! Czym jesteś? Ej, no nie mówcie, że ślepucha znaleźliśmy. Jeśli się nie mylę, a oczywiście mogę się mylić, bo bardzo często się mylę, to co zaraz zobaczymy, tylko że na ułamek sekundy, to nie jest robak, tylko gad. Spotkałem podobnego kiedyś w Bułgarii. What? Patrzcie, już prawie go mamy, tylko że on się teraz wystraszy. Ło, jaki jest też aksamitnie czarny. O kurde, dobra. Podnoszę liścia, ziomy. O!
ale ekstra. Tylko na niego zobaczcie. Dobra, no ja nie mam pewności tak na żywo, co to jest, ale wydaje mi się jednak, że to nie będzie robak, tylko to będzie gad. Dobra, ziomy, potwierdzam, to na bang jest ślepucha. Ich dieta składa się głównie z jaj i larw niemalże wszystkich rodzajów owadów. No i co czyni go wyjątkowym w skali wężowej, to fakt, że jest gatunkiem rozmnażającym się przez partenogenezę, a waga dorosłego osobnika wynosi około 1 gram. No i wąż ten, mimo że wywodzi się z Azji Południowo-Wschodniej, to został zawleczony przez człowieka niemalże na każdy kontynent świata, no a sposób, w jaki on się rozmnaża, pozwala tworzyć nowe populacje właśnie w nowych miejscach, bez potrzeby znalezienia samca. Ło, i czmychnął. Już go nie ma. Ja! Ej, to było mocne, przyznajcie. O kurde. Skubany. Ej, w ogóle ja tu znalazłem zbiornik z wodą. To podejdźmy. Jest ryba w nim. Ło, wielka ryba, słuchaj. Ja, co to? Ło. Dobra, spoko, Kuba. Tylko patyk. Pokażę wam chociaż tam rybę. Jak ona żyje w ogóle w takim czymś? Patrzcie. Wow! Bo ja bym wpadł do tej wody ze strachu. To jest ich tam więcej, ale w czym one tu pływają i w ogóle co to za miejsce? Tutaj? No pewnie na deszczówkę, nie? I grawitacyjnie zlatuje niżej dla nich. No dobra. Idziemy stąd, bo się zesrałem właśnie w gacie przez tą rybę. Ale to moja wina jak zwykle, bo się ekscytuję za bardzo. Jak wczoraj rozmawiałem z hostem, to powiedział mi, że lokalsi jak idą gdzieś do lasu, czy w ogóle gdzieś tam w busz, biorą sobie takiego bambusa dwumetrowego, idą z bambusem, hałasują, deptają liśćmi i mówi, że lokalsi tak sobie właśnie tutaj załatwiają sprawę z wężami. No bo wiecie, no tak jest, no takiego węża spłoszyć to nie problem, a tak jak mówię, no tutaj te kamienie. A dodatkowo, zgubiłem myśl. Jestem zmęczony mało kaloriem. Znalazłem ciekawe zbocze, dużo kamieni. To nie wiem, co to jest w zasadzie. Natomiast patrzcie, tutaj jest taka cegłówka i ona ma taką specyficzną dziurę, widzicie? Położę was tu. Dobra, bo jak tam jest wąż, to muszę uważać, żeby mnie nie zabił. O man, mrowisko. O, yellow crazy ants. Bardzo dużo. Zobaczcie, co tu się dzieje. Nie będę wam wchodził w makro, bo to się nawet nie da. Ale ewidentnie są to yellow crazy ants. Dobra, odkładam. Wróciłem z góry. Nic nie znalazłem, ale na dowód, że tam byłem, łapcie moje zdjęcie. Dobra, słuchajcie. Ja padam. W związku z tym muszę iść na dół. A jeszcze mnie martwi ten brak wahy. Nie mam jak wrócić. Dobra, kochani. Dzisiejszy odcinek dobiega końca. Jeśli jeszcze coś dzisiaj znajdę, to tutaj dogram po tej scenie. Czy było dużo zwierząt? No nie było, bardzo mi przykro. Czy będą komentarze hejtujące, że co to za specjal bez zwierząt? Na pewno będą, natomiast do tych osób, którym się nie podobał ten specjal, bo nie było zwierząt w każdej scenie, bardzo mi przykro, tak to będzie od teraz wyglądać. Nie będę zakłamywał rzeczywistości, po prostu będę wam pokazywał, jak jest. Jak przebiegają poszukiwania, co znajduje, czego nie znajduje. Ogólnie wiecie, taka full naturka. W związku z tym, jeśli się wam spodobało, zostawcie łapkę w górę, bo to jest moje nowe życie. Tego wieczoru już nic nie nagrywałem, natomiast cały następny dzień spędziłem w podróży do Parku Narodowego, w którym nagrywałem następny odcinek. No i zobaczcie, jakiego pana poznałem w busie. Pan chciał, żebym zrobił sobie z nim zdjęcie, ale w jego marynarce, no i oto jest efekt. Wszyscy ludzie, których poznaję, są serdeczni, mili, gościnni i empatyczni. Naprawdę bardzo mi się to podoba. A teraz łapcie parę nocnych scen, które nagrałem po tym, jak dojechałem na miejsce i rzuciłem Bety w pokoju. Zobaczcie, co znalazłem. Jasny gwint, ale fajnie. Dobrze by było do niego podejść. Nie wiem, czy to nam się uda, ale spróbuję, żebyśmy go zobaczyli bardziej, bo tu jest naprawdę grubo. No powiem wam, że tak dziwnie wyglądającego to jeszcze nie widziałem. Jaki on ma kształt w ogóle. Karapaks to jest w ogóle ledwo widoczny pod tym, nie wiem jak to nazwać, rombowatym odwłokiem. Postaram mu się zrobić zdjęcie, to może bardziej go zobaczymy, bo tak to mi się ręka trzęsie. On jest dość wysoko po prostu. Znalazłem jeszcze, o nie, miałem powiedzieć, że znalazłem heteropodę przy rzece, tylko że skubana ucieka, ale zdążyłem zrobić jej zdjęcie, także łapcie.
powoli dopełniamy komplecik, bo teraz mamy Lycoside. Świecą im się oczy jak cholera, więc bez problemu można je zlokalizować. Też Wam tutaj wrzucę fotkę, bo wiecie, chodzi o to, że przy zdjęciu łatwiej jest zachować super jakość niż przy filmie, bo robimy zdjęcie z lampą błyskową, no i wtedy jest źle to, także łapcie. Ło, a ten po prostu siedzi sobie w wodzie. Na dzisiaj to tyle, kochani. Następny odcinek już za tydzień w sobotę, pod warunkiem, że zdążę go zmontować, ale chciałbym wypuszczać teraz odcinki co tydzień w sobotę, dopóki się po prostu nie skończą. W związku z tym, jeśli ktoś dotrwał do końca, to bardzo proszę napisać w komentarzu: chcemy więcej Wietnamu. To będzie dla mnie jednoznaczny znak, że po pierwsze dotrwaliście do końca, a po drugie chcecie więcej Wietnamu. Łapka w górę, mile widziana jak zawsze, zresztą tak samo jak subskrypcja. To tyle, trzymajcie się, na razie i hej!